jednym dniu, jak widać. Boli ładnie, ale jak postoi dłużej, już jest gorzej. Auto, proszę Państwa, jedzie na poprawki, przynajmniej drobne, mam nadzieję, że uda się zrobić jak najwięcej. Poczekajcie, jakieś okulary sobie chyba wezmę. Pięknie dzisiaj odpalił, naprawdę. Ale niestety jak postoi dłużej, to mu schodzi. Nie wiem, gdzie mam te okulary, dobra. Za blisko krzoków wjechałem. Się wdzierały do środka przez szybę otwartą. Kluczy oczywiście zapomniałem, jak zwykle czegoś. Dźwięk też jest do wyeliminowania. To jest tutaj luz gdzieś tam przy lince ręcznego. Coś tam się obija, ale do wyeliminowania chyba prosta sprawa będzie. Może uda się też tą dętkę skleić, wyeliminować wycieki, wymienimy olej na pewno. No i może uda się wyważyć koła też na koniec. Należy mu się. Buick zestawiony, proszę Państwa, w dobrych rękach, a ja wyjeżdżam, jak widzicie, zastępczakiem. To jest Cadillac, proszę Państwa, o którym zrobię oddzielne wideo. Ten Cadillac już pojawił się na kanale kilka miesięcy temu, ale teraz jest już przygotowany, proszę Państwa. Jest, zapowiem tylko, że jest naprawdę w zadziwiająco dobrym stanie. Ma bardzo niski przebieg, naprawdę jeździ się nim przecudownie. Zaraz jadę go umyć, wyczyścić i zastanawiam się, czy się w nim nie zakochać. Ponad 100 tysięcy ma tak ostatecznie. Kierowcy po pierwszym miesiącu działania odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4. Takie dane Radio Z dostało od Głównego Inspektoratu Transportu. No miodzio. A Buick, proszę Państwa, jak będzie na podnośniku, pojadę tam, pokażę Wam, co robimy. Co będzie wymieniane, co będzie naprawiane. Więc będzie się trochę działo na kanale Motokronika.
sprzedaż i wynajem. Wielki powrót Michaela Fassbendera na ekranie w konkursie głównym Festiwalu Wenecji pokazano Dreszczowiec. Tutaj pod maską oczywiście V8. Także reżyser filmu David Fincher. 46-letni Fassbender, dwukrotnie nominowany do Oscara, porzucił karierę aktorską przed 7 laty na rzecz wyścigów samochodowych. W filmie Fincher, inspirowanym francuskim komiksem, gra płatnego zabójcę. Maciek Kasowic, poważnie ranny w wypadku motocyklowym. Zejdź, Klara, z drogi. Zejdź, zejdź. Puść tego kota. Widziałeś Ciusia? Co tu się dzieje? Jest tu. Podmieniłeś coś na coś? A kto ci go dał? Radosław K. No jest życie. To dlatego nie odbierałeś telefonów, jak dzwoniłam? Tak, bo tam było głośno. A co robicie? Gdzie idziecie? No jedziemy do sklepu jeszcze. Muszę coś na śniadaniówki jutro przygotować. Muszę... jakieś tam drobiazgi jeszcze i... No czekałam na ciebie, ale już jak wyszłam, to idę i wrócę, to się kawę napijemy. Dobrze, dobrze. To ja go sobie tutaj doczyszczę, dopieszczę. Aha, dobrze. Poszedł do pana Mirka. Dobrze, jedziemy z dziewczynami załatwiać sprawę. Dobrze. No, to narka. Narka. Pojedziemy go jeszcze umyć. A potem będzie odkurzanko. I właściwy film. Poświęcony temu autu. Planuję też zgłębić historię tego samochodu, bo może być ciekawa. On tutaj u nas w Przysusze pierwszy raz był rejestrowany w Polsce, ale sporo czasu spędził w Krakowie. No i umyty. Klapa jest niedomknięta, o tym za chwilę. Strasznie mi się podoba ten samochód. Naprawdę bomba. Dobra, cyk. Jazda nim, proszę Państwa, to jest czysta przyjemność. Bierzemy się za odkurzanko.
No kawał wozu, proszę Państwa.